Siemanko, a dzisiaj coś specjalnego. Nie spodziewaliście się, że wrócę w tym stylu, co? Jako, że jestem dumnym posiadaczem GTX-a 1080 Gaming Strix, maszyny kurwa tak wyjebistej, że te z NASA normalnie mogą się schować, postanowiłem wypróbować zdolności mojej niesamowitej Uber Pro maszyny. Odpalimy sobie gierę, która wyciśnie z niej siódme poty i dajemy. No na razie jest 44 stopnie. Zaraz zobaczymy, jak będzie większa akcja na ekranie, to czy temperatura wzrośnie, czy też może zmaleje. To byłby dopiero postęp. Na razie jest stałe 60 klatek. No, jak spadnie poniżej tak 50, to będę musiał grze dać 2 na 10, bo to po prostu jest niedopuszczalne. To nam zwrotu pieniędzy wtedy. No, na razie jest nieźle, no. Szczegółowość tekstur jest dobra. A, ta rozdzielczość też, kurde. Miażdży gałki oczne. Studnia jest normalnie tak realistyczna, że aż zaraz pójdę sam się napić wody. No już ten, podskakuje mi temperatura do 45 stopni. To pewnie bardziej wina Windowsa 10 niż tej gry. O, karabin i dużo ognia na ekranie, może ten teraz. O, już jest, już, no teraz to już podrosła temperatura tak masakrycznie, że się obawiam o mój bezcenny sprzęt. Ale te kipki śmiesznie wyglądają i się wydzierają jak umierają. O, dajesz. Ai. W sekrecie może będą jakieś fajerwerki graficzne. To tam przetestujemy. O ile skoczy zużycie procesora i tak dalej. O, tu jest dużo skalów i amunicji na ekranie i już użycie pamięci wzrosło dwukrotnie. To dobrze. Znaczy, że wszystko działa jak należy. Ogólnie całe szczęście, że gra jest. Całe szczęście, że gra zajmuje tylko 6 MB, to mogłem ją sobie zgrać na parę klocków Lego, które mam przy sobie. W sensie zbudowałem sobie z klocków Lego układ scalony i nagrałem na niego Wolfensteina, nie? Tak więc. Następnym razem spróbuję. Wiecie, Crysisa trójkę i tak dalej. Może się uda. A to już dobiegamy do końca testu, niestety. No i muszę powiedzieć, że test mojego GTX-a 1080 wypadł znakomicie. Jestem zadowolony z tej karty. Polecam każdemu, kto ma do wydania zbędne 3000 zł. Jak widzicie, po tej grze karta jest warta swoich pieniędzy. A więc to tyle, kończymy poziom. A ja polecam kartę. Na razie, trzymajcie się. Cześć!